Londyn, jedna z największych metropolii w Europie. Niemalże 10 milionów żyjących w ciągłym pośpiechu mieszkańców. Dodatkowo setki tysięcy turystów codziennie odwiedza to miejsce. Podróżnicy z całego świata każdego dnia oblegają najpopularniejsze miejsca w tym ogromnym mieście. Każdy z nich pragnie sfotografować Big Bena, pospacerować w okolicy pałacu Buckingham, który zamieszkuje rodzina królewska, przekroczyć rzekę Tamizę po legendarnym moście Tower Bridge, czy wreszcie spróbować przysmaków kuchni ulicznej na londyńskim Borough Market. Ponieważ nie jest to nasza pierwsza wizyta w Londynie i robiliśmy już wszystkie te rzeczy, tym razem mieliśmy trochę inny plan na nasz krótki pobyt w tym pięknym mieście. Sami zobaczcie jaki. Wszyscy, którzy śledzą nasze vlogi, doskonale wiedzą, że nasze wyprawy odbywają się do miejsc, które znaleźliśmy na zdjęciach w kalendarzu. Tym razem nie jest inaczej. Obiekt, który znajduje się na zdjęciu, które będziemy odwzorowywać, to London Eye, sfotografowany z przeciwnej strony rzeki. Po ponownym przeanalizowaniu fotografii z kalendarza wydaje nam się, że zdjęcie nie zostało jednak zrobione z północnego nabrzeża rzeki Tamizy, a ze znajdującego się nieopodal samego London Eye mostu, który, o ile się nie mylę, nazywa się Golden Jubilee Bridge. Tak więc, moi drodzy, po raz kolejny oficjalnie mogę powiedzieć, że znaleźliśmy miejsce, z którego zrobione było zdjęcie. Mamy to. Poza samym sfotografowaniem London Eye, bardzo chcieliśmy również się nim przejechać. Niestety, Marta boi się wysokości. Poza samym sfotografowaniem London Eye, chcieliśmy również się nim przejechać. Podjęliśmy jednak wspólną decyzję, że zaoszczędzone pieniądze wydamy na inny cel. Podbudowani naszym pierwszym sukcesem, jakim było zdobycie zdjęcia, po które przyjechaliśmy do Londynu, zameldowaliśmy się w hotelu, a teraz udajemy się do teatru, aby obejrzeć spektakl pod tytułem Druga 22, Historia o duchach, czyli 222, Ghost Story. My wchodzimy do środka, aby obejrzeć spektakl, a wy zostańcie z nami, aby dowiedzieć się, co jeszcze udało nam się zobaczyć w Londynie. This house belonged to a widow. She lived here 40 years. 222, a Ghost Story to świetny thriller trzymający w napięciu do samego końca. Spektakl opowiada historię grupy przyjaciół, którzy spotkali się na dinner party i dzielą się ze sobą opowieściami o duchach. Oryginalnie w sztuce tej można było zobaczyć znanego wszystkim z filmów o Harrym Potterze Toma Feltona. Niestety na tydzień przed naszym wyjazdem do Londynu obsada została zmieniona, nie mówię jednak, że na gorszą. Nie będę spoilerował, ponieważ być może są wśród was osoby, które chętnie wybiorą się do londyńskiej teatru Criterion, aby osobiście zobaczyć ten spektakl. Mogę jedynie powiedzieć, że cała opowieść okraszona jest niebanalnym zakończeniem, a samo wyjście do teatru jest naprawdę świetnym sposobem na spędzenie wieczoru w stolicy Anglii. I can only see one possible explanation. There is a ghost. Zaraz po spektaklu wybraliśmy się do restauracji, w której uraczyliśmy nasze podniebienia przepysznymi stekami, a następnie na krótki wieczorny spacer ulicami tętniącego całą dobę życiem Soho. Tak właśnie zakończył się nasz pierwszy wieczór w Londynie. Cześć! Dzień drugi naszego pobytu w Londynie. Opuściliśmy właśnie hotel i zostawiliśmy nasze rzeczy w samochodzie, licząc na to, że nikt nas nie okradnie. I wyruszamy w podróż. Nasz główny punkt dzisiejszego programu to Muzeum Historii Naturalnej, jednak zanim tam dotrzemy, chcielibyśmy zobaczyć jeszcze kilka rzeczy. Jako że Marta jest ogromną fanką Harry'ego Pottera, pierwszym miejscem, jakie odwiedziliśmy drugiego dnia pobytu w Londynie, był znany z filmów o przygodach młodego czarodzieja i znajdujący się na stacji King's Cross, peron 9¾. Znajduje się tu również sklep z pamiątkami oraz różnego rodzaju gadżetami związanymi z magicznym światem z książek J.K. Rowling.
Jesteśmy już po wizycie w sklepie z pamiątkami na platformie 9¾. Kupiliśmy sobie piwko kremowe. Mieliśmy też zamiar zrobić sobie zdjęcie z wózkiem, który wjeżdża w ścianę. Niestety to, co za mną widzicie, to kolejka, aby sobie zrobić takie zdjęcie. Dlatego niestety tym razem zrezygnujemy. Mamy już podobne zdjęcia, które zrobiliśmy sobie w czasie wyprawy do Warner Bros., gdzie jest podobna scenografia. Niestety nie możemy czekać w kolejce, ponieważ mamy zabukowane bilety do Muzeum Historii Naturalnej, dlatego będziemy uciekać. Na szczęście mamy piwko na pocieszenie. Będąc w Londynie, nie mogliśmy odmówić sobie przyjemności odwiedzenia sklepu London Sneaker Club, w którym można kupić najfajniejsze i najbardziej limitowane modele butów. Miejsce to spodoba się na pewno wszystkim sneakerheadom. Czas na ostatnie miejsce, jakie odwiedzimy przed wizytą w Muzeum Historii Naturalnej, a będzie to Królestwo M&M'sów. Fajnie, zaczęło padać. My już wyszliśmy z Królestwa M&M'sów. Kupiliśmy sobie kocyk z M&M'sami i trochę pyszności do chrupania. Lecimy do muzeum. Wysiedliśmy na stacji South Kensington i z muzeum dzieli nas już tylko krótki, około 4-minutowy spacer. Wstęp na samą atrakcję jest darmowy, jednak należy uprzednio zarezerwować sobie time slot, korzystając z ich strony internetowej. I oto jesteśmy. Za mną budynek londyńskiego Muzeum Historii Naturalnej. Z zewnątrz budynek wygląda naprawdę imponująco. Czas przekonać się, jak wygląda to w środku. Lecimy. Jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek zastanawiał się, ile słoni mieściłoby się w wielorybie, tutaj możecie się o tym przekonać. Co najmniej kilka. A co powiedzielibyście na obecność takich słodziaków w naszym życiu codziennym? Chyba fajnie, że już ich nie ma. A oto za mną DP. Główna atrakcja muzeum, czyli całkowity szkielet Diplozaura. Jest naprawdę ogromny. Opuściliśmy właśnie Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Cały obiekt jest naprawdę ogromny. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli zamiar przyjechać i zwiedzić to miejsce, pamiętajcie, żeby zarezerwować na to co najmniej kilka godzin. Nam zajęło to około 3 godzin, ale przyznam szczerze, że chyba pominęliśmy kilka eksponatów i nie obejrzeliśmy wszystkiego tak bardzo dokładnie, jak moglibyśmy to zrobić. Czy warto? Moim zdaniem tak, ale jak to w życiu bywa, wszystko zależy od indywidualnych upodobań. Co dalej? Niestety dla nas to koniec zwiedzania Londynu i musimy już wracać do codziennych obowiązków. Z Wami natomiast widzimy się już w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!